Na co dzień zapominamy całkowicie o jej istnieniu, a produkujemy jej aż 1,5 litra dziennie. Ślina. Ślina produkowana jest w specjalnych gruczołach, które znajdują się w jamie ustnej, ale również poza nią i specjalnymi przewodami doprowadzane są do buzi. Ślina to praktycznie sama woda. Aż 99% w ślinie stanowi woda. Pozostały 1% to białka. Do najważniejszych białek w ślinie możemy tutaj zaliczyć mucynę. Mucyna to białko, które powoduje, że kęs łatwo się formuje oraz łatwiej nam przełykać pożywienie. Lizozym, kolejne białko, które pomaga walczyć z bakteriami, które mogą przedostać się do jamy ustnej. Równie ważnym białkiem jest amylaza. Amylaza to enzym. Enzym, czyli taka substancja, która rozcina złożone cukry do prostych cukrów. I tak na przykład, jeżeli długo potrzymalibyśmy chleb w ustach, zobaczymy, że ma słodki smak. A jaką funkcję pełni ślina w świecie zwierząt? Ano różną. Oprócz tego, że pomaga trawić i połykać, ma również pewne specjalne funkcje. I tak na przykład w ślinie pszczół znajduje się specjalny enzym, który potrafi zamienić nektar w miód. W ślinie pająków znajduje się substancja, która tworzy ich nić. A w ślinie niektórych węży znajduje się śmiercionośny jad. Natomiast w ślinie pijawek znajduje się heparyna, czyli składnik, który pomaga leczyć. A jakie inne ważne funkcje pełni ślina w organizmie człowieka?